Zapowiada się piękny spektakl, mecz finałowy o puchar. Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Wielki Real to najbardziej utytułowany klub europejski. Od lat 60. naprawdę wspaniała drużyna. Wygrali 5 pierwszych edycji Pucharu Europy, mają tych zwycięstw 9, licząc Puchar Europy i Ligę Mistrzów. Tak, w tym sezonie liczyli, że będzie ten 10, upragniony, wymarzony, ale nawet wielki Mourinho im tego nie dał. Futbolowa La Scala, stadion San Siro, nazywany jest także często stadionem Giuseppe Meazzi, od nazwiska zasłużonego zawodnika mediolańskich klubów. To rzeczywiście była wielka gwiazda włoskiej piłki, występował w latach 30-40. Jednak częściej spotykamy się z nazwą San Siro, która pochodzi po prostu od dzielnicy Mediolanu. Świetnie przejął tę piłkę na skrzydle. Raul Garcia. Fantastyczna interwencja, stanął na wysokości zadania, zażegnał niebezpieczeństwo. Puzin. Ależ niesamowity atak obrońcy. Słyszą Państwo, kibice nie lubią takich podań. Marcelo. Cristiano Ronaldo jest znany z tego, że najbardziej interesuje go gra z przodu, jak najbliżej bramki przeciwnika. I Villa. No, przy piłce jeden, to musi być gol! Dośrodkowanie w pole karne. Diego Costa! I mamy gola, proszę Państwa! Proszę, wyfrunął w górę jak ptaka, uderzył fantastycznie. Jest nie do powstrzymania w grze głową. Znakomita główka. Precyzyjnie trafił tam, gdzie chciał. Bramkarz był bez szans. Luka Modric. I Villa. Czy to wykorzysta? Strzela! Ależ wspaniała bramka! Jest nie do upilnowania, niezwykle skuteczny. To jego drugie celne uderzenie. Kedira. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Pepe. Jak zareaguje na to wydarzenie arbiter? Diego Costa. Diego Costa! Ależ pięknie! Myślę, że chyba dzisiaj będzie się śnił bramkarzowi rywali hat-trick. I to chyba nie koniec jego bramek w tym meczu. Poprzeczka i gol. Rzadkiej urody była ta bramka. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. Cristiano Ronaldo. Mario Suarez. 3-0. Takim rezultatem kończy się pierwsza połowa tego meczu. Dawid Villa kończy już mecz. Przed nami drugie 45 minut. Mam nadzieję, że spotkanie nie będzie tak jednostronne jak dotąd. Świetnie go obrał. Śliska, ale sprytnie go uniknął. Brawo Real! Gwizdek sędziego i mamy rzut karny, proszę Państwa.
Pomylił się. Pewny strzał w jego wykonaniu. Mamy powtórkę wykonania tego rzutu karnego. Bramkarz nie miał szans. Pewnie wykonany rzut karny przez Cristiano Ronaldo. Portugalczyk rzadko podłuje z 11 metra. Zmieniony zostaje Benzema. Nic nie wyszło z tego rzutu. Tak jest, będziemy mieli rzut karny. Pewnie wykonana jedenastka. Bezradny bramkarz. Mogę w powtórce powiedzieć, podręcznikowo wykonany rzut karny. Podczas karnych bramkarz nic nie musi. Presja ciąży głównie na strzelcu. On ją wytrzymał i posłał piłkę do siatki. Jego koszta. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Koniec meczu, brawa, zwyciężają, są mistrzami. Wspaniale się zaprezentowali i zasłużyli na ten tytuł. To było naprawdę świetne spotkanie. Chyba wszyscy marzyliśmy o takim finale.